Szanowni Państwo, chciałem serdecznie Państwa powitać na naszym kolejnym spotkaniu. Naszym dzisiejszym gościem jest Pan redaktor Marek Budzisz, a tematem tezy postawione w jego najnowszej książce Pauza Strategiczna. O tych tezach ja myślę opowie on sam, ale waga tez tam wyrażonych jest na tyle duża, że uważamy, że warte są w miarę naszych możliwości nagłośnienia. A z nich teza podstawowa, że grozi nam konflikt z imperializmem moskiewskim, nie tylko hybrydowy, jaki mamy od kilku lat i każdy obserwator to przyzna, ale także konflikt kinetyczny, jest tezą o takiej wadze, że ona wymaga oczywiście przedyskutowania. Z mojej strony to jest wszystko. Przypominam tylko, że pytania, wszelkie zwischenrufy i uwagi po wykładzie. A teraz oddaję głos naszemu gościowi, panu Markowi Budziszowi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu, że poświęcacie swój czas, żeby wysłuchać to, co mam do powiedzenia. Muszę zacząć od takiego oto stwierdzenia, że książkę pisałem jesienią ubiegłego roku, minęło pół roku, a pół roku w czasie wojennym to jest bardzo dużo. W związku z tym pewne zjawiska uległy zaostrzeniu, a pewne zjawiska być może nawet zmieniły swój kierunek. Więc w tym sensie chciałbym odwoływać się niekoniecznie do tego, co literalnie jest, co napisałem w książce, ale chciałem zacząć od pewnego opisu sytuacji wojennej, bo wydaje mi się, że mamy do czynienia z pewną nową jakością. Niestety, to trochę wyprzedzę już konkluzję, ona mnie nadal skłania do myślenia o tym, iż konflikt kinetyczny nam grozi, a nawet jego prawdopodobieństwo jest większe niż to na to zanosiło się jeszcze pół roku temu. Bo jest rzeczą, która nie ulega wątpliwości, że ofensywa ukraińska nie zrealizowała swoich celów strategicznych, a w związku z tym również politycznych. Rosjanie uważają, że mają inicjatywę operacyjną na froncie i uważają, że czas pracuje na ich korzyść. To jest przekonanie artykułowane na wiele różnych sposobów przez zarówno Władimira Putina, jak i innych przedstawicieli rosyjskich elit politycznych. A jedną z form tej artykulacji, czy tego zakorzenionego przekonania, iż czas pracuje na ich korzyść i wojna, jeśli się zakończy, to musi się zakończyć na rosyjskich warunkach, jest to, że oni znowu zaczęli wracać do celów wojennych, które były podnoszone w pierwszej fazie konfliktu, czyli wiosną 2022. I teraz z naszej perspektywy zasadniczym wydaje mi się pytaniem jest, czy mają rację, to znaczy czy te ich oceny sytuacji znajdują potwierdzenie w tym, co się dzieje na froncie. Czy być może mylą się w swoich diagnozach i w swoich ocenach. Moim zdaniem Rosjanie mają rację. Sytuacja strony ukraińskiej jest trudna i niestety perspektywa, iż ona w krótkim czasie ulegnie poprawie, jest niewielka. Już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż nie chodzi tutaj wyłącznie, to jest tylko jeden z elementów tej rysującej się przewagi rosyjskiej, o to, że mają oni przewagę ogniową, co jest pochodną deficytów amunicyjnych po stronie ukraińskiej. Dzisiaj rosyjska przewaga ogniowa jest jak 1 do 7, 1 do 8 w porównaniu ze stroną ukraińską. I perspektywa, iż ta nierównowaga zostanie wyrównana, jest niewielka z dwóch powodów. Po pierwsze, jak wiadomo, ten poziom dostaw ze strony państw sojuszniczych jest mniejszy niż deklaracje, które były formułowane, a co gorsza,
zdolności produkcyjne rosyjskie ulegają szybszej rozbudowie niż na Zachodzie. Tu są różne oceny, no ale szefowa czy minister nadzorująca amerykańskie służby specjalne w tym tygodniu mówiła w kongresie, iż Rosjanie miesięcznie produkują około 250 tysięcy pocisków artyleryjskich. Mam na myśli ten kaliber 152, które są tu kluczowe, jeśli chodzi o siłę ognia. Zachód łącznie produkuje około połowy tej ilości. Chociaż tu sformułowanie produkuje jest mylące, bo zdolności produkcyjne są, zwłaszcza w Europie, większe. Pozyskuje, tak należałoby powiedzieć, na potrzeby Ukrainy. Wywiad Estonii w takim raporcie, który opublikowany był w lutym, przedstawił jeszcze dalej idącą prognozę. Otóż oni uważają, że strona rosyjska w tym roku będzie w stanie osiągnąć pułap produkcji około 4 milionów sztuk amunicji. A dodatkowo, o czym też trzeba pamiętać, tylko import z Korei Północnej wyniósł około miliona sztuk do tej pory. W związku z tym, jeśli chodzi o tą przewagę ilościową w amunicji, jest niewielka szansa, mówiąc uczciwie, że strona ukraińska odbuduje swoją równowagę. Ale tu nie tylko chodzi o przewagę ilościową, ale chodzi również o zdolności Rosjan do precyzyjnego rażenia i ostrzału artyleryjskiego. Rosjanie poprawili w ciągu ostatniego roku, a właściwie ostatniego półrocza, bardzo znacząco zdolności swojego kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego i dzisiaj mają znacznie większą skuteczność. Jeśli chodzi o niszczenie sprzętu ukraińskiego, ale też oczywiście siły żywej, bo to się z tym wiąże. Nasycili pole walki swoimi dronami. Zaczęli stosować systemy łączności. Są doniesienia o stosowaniu Starlinka na przykład przez stronę rosyjską. W związku z tym na tym polu również ta dotychczasowa, a przynajmniej ta, która miała miejsce latem ubiegłego roku, przewaga strony ukraińskiej została zniwelowana. Rosjanie po prostu lepiej prowadzą swój ogień. Zaczęli w większym stopniu używać też potencjału lotniczego. Nie odbudowali, czy nie uzyskali dominacji w przestrzeni powietrznej, ale odcinkowo na pewnych kierunkach frontu mają taką przewagę już teraz. Ale te wszystkie elementy to są tylko, powiedziałbym, pewne nie aż tak istotne czynniki ich ewentualnej przewagi. Znacznie istotniejszym czynnikiem to jest to, że Rosjanie mają zdolność uzyskania przewagi w ludziach, w sile żywej. To wynika z faktu, że o ile Rosjanie w ubiegłym roku średnio szkolili w skali miesiąca, cykl szkoleniowy taki podstawowy rosyjskich sił lądowych wynosi 92 dni, w związku z tym to te dane dotyczące miesiąca, no one oczywiście nie można ich literalnie brać, ale Rosjanie byli średnio w stanie szkolić w zeszłym roku około 25 tysięcy żołnierzy, tych żołnierzy kontraktowych, ochotników tak zwanych. W sytuacji, kiedy straty zarówno zabitych, jak i rannych średnio w całym roku wynosiły po rosyjskiej stronie około 17 tysięcy. To oznaczało, że w zeszłym roku Rosjanie z tego nowego naboru ochotniczego, rotując siły oczywiście, byli w stanie co najwyżej utrzymać potencjał, którym dysponowali. I w tym sensie to, o czym mówił Putin jesienią ubiegłego roku, że Rosjanie mają pod bronią 617 bodajże on mówił tysięcy żołnierzy, wówczas odpowiadało prawdzie. Ale od tego czasu oni oddali dwa nowe ośrodki szkoleniowe, bo Szojgu zapowiedział zbudowanie takich kompletnych ośrodków w różnych częściach Rosji pod koniec ubiegłego roku, w czasie tej rozszerzonej narady rosyjskiego kierownictwa Ministerstwa Obrony. Wtedy zapowiedziano budowę 9 nowych ośrodków razem z poligonami, takich centrów szkoleniowych. Dwa są już oddane do użytku. Co oznacza, że obecnie Rosjanie są w stanie
miesięcznie szkolić gdzieś między 30 a 40 tysięcy żołnierzy. I kolejne 7 jest budowanych. One mają być oddane do użytku w tym roku, co docelowo da Rosjanom możliwość przeszkolenia jednorazowo gdzieś od 70 do 80 tysięcy żołnierzy. To oczywiście nie oznacza, że oni będą w stanie taką liczbę chętnych przyciągnąć do sił zbrojnych, ale oznacza, że po wyborach prezydenckich, które właśnie trwają w Rosji, zniknie pewna polityczna bariera, jeśli chodzi o przeprowadzenie kolejnej częściowej mobilizacji. Ale to, co trzeba zauważyć, bo to jest w tym obrazie kluczowe, to jest przede wszystkim to, że Rosjanie zmienili sposób swojej walki. Zmienili taktykę walki. Jest na ten temat dość obszerny raport Dowództwa Amerykańskich Sił Lądowych w lutym tego roku opublikowany. To każdy może się z nim zapoznać, jeśli go ta tematyka ciekawi. Ale jak dzisiaj ta taktyka wygląda? Bo to jest jakby kluczowe. Otóż Rosjanie nie prowadzą wojny manewrowej. Znaczy, ich działanie nie ma na celu zajęcie terytorium przeciwnika. Nie prowadzą ataków na głębokości, nie dążą do okrążenia sił ukraińskich. Dążą do stałej walki. Znaczy, rotując oddziały dość regularnie, oni zresztą zreformowali swój system dowodzenia, tworząc takie wysunięte placówki dowodzenia i podporządkując wszystkie siły związane z operowaniem ogniowym wyższym szczeblom, co pozwala mobilizować większe zasoby i koncentrować w wybranych punktach potencjał dywizyjny, a nie brygadowy czy batalionowy. Ich celem jest jakby stałe nękanie, w tym sensie, że stałe prowadzenie ataku i walki przy jednoczesnej zdolności do rozpoznania pola walki, pozycji przeciwnika i koncentrowania ognia. To wszystko prowadzi oczywiście do nadal znaczących strat po stronie rosyjskiej, ale nie to jest czynnikiem budowania przez Rosjan przewagi. Czynnikiem budowania przez Rosjan przewagi jest to, że strona ukraińska nie ma chwili wytchnienia, a nie dysponując znaczącymi rezerwami, wojskami drugiego czy trzeciego rzutu, no musi ciągle musi walczyć. W efekcie zaczynają rosnąć straty sił ukraińskich i to w takim postępie przyspieszonym. Rosjanie po prostu zaczęli wykorzystywać swój element przewagi mobilizacyjnej czy demograficznej, przyjmując ten poziom strat, który nam się wydaje nieakceptowalny. No to, co mówił wczoraj Stoltenberg, że Rosjanie stracili 315 tysięcy żołnierzy. I co z tego? To z punktu widzenia rosyjskiego sposobu walki nie ma w ogóle żadnego znaczenia, bo liczy się to, że narzucając ten model walki, oni doprowadzają do ścierania ukraińskiego potencjału wojskowego. Wykorzystując również ten fakt, iż Ukraina jest spóźniona, jeśli chodzi, i to znacząco spóźniona, jeśli chodzi o mobilizację dodatkowych sił. To, co Załużny mówił jesienią ubiegłego roku, że stronie ukraińskiej potrzebne jest 500 tysięcy świeżych sił na froncie, po to, żeby móc utrzymać linię oporu, to nadal nie zostało przeprowadzone. No, nawet nie jest znowelizowana ustawa mobilizacyjna. Głosowanie w Radzie Najwyższej ma się odbyć ostatniego dnia marca, co oznacza, że cały ten proces jest spóźniony i wydłużony. I to powoduje, że gdybyśmy straty strony rosyjskiej, strony ukraińskiej przedstawili w postaci krzywej, no to straty strony rosyjskiej są relatywnie stabilne, a strony ukraińskiej zaczynają dość dynamicznie rosnąć. A to oznacza, że linia oporu, linia frontu,
pewne pozycje są regularnie i w sposób metodyczny osłabiane przez tą presję rosyjską. Rosjanie nie są w stanie jeszcze atakować jednocześnie na wielu kierunkach operacyjnych, no bo jeszcze tych sił nie rozbudowali do tego poziomu, żeby być w stanie uderzać w kilkunastu miejscach. Ale to jest tylko kwestia czasu, zważywszy na ich, na ten rozpędzony mechanizm. I to w związku z tym powoduje, iż ta perspektywa utrzymania tych linii obrony przez stronę ukraińską jest coraz bardziej wątpliwa. W ten sposób uważam, że to jest motywacja tych alarmistycznych stwierdzeń Macrona, że on, mając świadomość, jak wygląda sytuacja na froncie, podejmuje tego rodzaju narrację, tak to na razie nazwijmy, ale w moim odczuciu sytuacja jest poważna. Nie spodziewałbym się, że załamanie ukraińskiej obrony nastąpi w perspektywie tygodnia czy dwóch tygodni, ale jeżeli tu się nic nie zmieni, ani nie zmieni się skala dostaw z zachodu, ani nie zmieni się system dowodzenia po stronie ukraińskiej, który podlega niestety dość poważnej degradacji w ostatnich miesiącach, ani nie zmieni się zdolność do uzupełniania tych sił, to ta perspektywa Ukrainy na zwycięstwo w wojnie się bardzo oddali, a na utrzymanie obecnych linii się też będzie znacznie mniejsza. Spotkałem się z takimi ocenami wojskowych, którzy uważają, że jeżeli się tutaj nic nie zmieni, to nie można wykluczyć tego scenariusza, który jest określany jako niepokojący czy czarny, a mianowicie dojście sił rosyjskich do linii Dniepru do końca tego roku. Tym bardziej, że Ukraina nie ma pieniędzy na prowadzenie wojny. Nie ma też pieniędzy na to, żeby państwo ukraińskie funkcjonowało w sposób normalny. To zresztą wynika z danych makroekonomicznych. Rząd Ukrainy w roku ubiegłym planował deficyt budżetowy na poziomie 36, o ile dobrze pamiętam, miliardów dolarów. Przepraszam, 33 miliardów dolarów. Realny deficyt budżetowy w roku ubiegłym, który był wyrównany pomocą międzynarodową, no bo tu do tego to się sprowadza, kredytami i subwencjami z przewagą kredytów. Realny deficyt osiągnął poziom 46 miliardów dolarów, czyli było 13 miliardów dolarów więcej. Zaplanowany deficyt tegoroczny to jest 43 miliardy dolarów. Czyli jeżeli trendy będą podobne, a wydaje się, że będą, a może nawet jeszcze gorsze, dlatego że zmobilizowanie pół miliona młodych mężczyzn, ich wyposażenie, mam tutaj na myśli broń osobistą, a nie sprzęt pancerny czy inny, ich wyżywienie i żołdy dla nich, to jest koszt, z grubsza rzecz biorąc, 8,69 miliardów dolarów w tym roku. Czyli ta mobilizacja oznacza jednak znacząco większe potrzeby budżetowe rządu ukraińskiego. A dzisiaj mamy połowę marca. Sytuacja jest taka, że rząd ukraiński zebrał deklarację, bo też jest rozdźwięk między deklaracjami a realnie udzielaną pomocą. Jeszcze czas napływania tej pomocy jest rozciągnięty. Dzisiaj rząd ukraiński zebrał deklarację na około połowę deficytu budżetowego, który jest zaplanowany. Czyli jeżeli rząd ukraiński zaplanował 43 miliardy deficytu, no to ma obiecaną pomoc ekonomiczną na poziomie gdzieś połowy tej kwoty. Co oznacza, że jeżeli wydatki wzrosną, chociażby ze względu na mobilizację, czy nie uda się zrealizować, tak jak w roku ubiegłym, tego planu budżetowego, no to te wskaźniki są jeszcze gorsze. To niestety prowadzi do sytuacji, która ma miejsce dzisiaj na Ukrainie,
No, a mianowicie tak, że na przykład Ukraina nie produkuje własnej broni, nie dlatego, że nie ma zdolności produkcyjnych i siły roboczej, bo w świetle danych ukraińskiego rządu, no ja stąd czerpię te informacje, gdzieś około połowa zdolności produkcyjnych w ukraińskim sektorze zbrojeniowym jest wykorzystywana. Połowa jest niewykorzystywana, dlatego że rząd ukraiński nie ma pieniędzy na plasowanie zamówień w tym sektorze. Już pojawiły się w związku z tą sytuacją budżetową takie deklaracje o konieczności podniesienia podatków i o konieczności zwolnień w administracji publicznej, też ograniczenia pewnych transferów socjalnych, no ale to wszystko pokazuje, że ta ekonomiczna strona wojny, no bo wojna, jak wiadomo, ma wymiar nie tylko militarny, ale przede wszystkim ekonomiczny. Z punktu widzenia Ukrainy te trendy są jeszcze gorsze niż to, o czym mówimy w przypadku opisywania linii frontu. Można nawet powiedzieć, że Ukraińcy walczą ponad możliwości swojego państwa i ponad możliwości swojej gospodarki. Znaczy, robią znacznie więcej niż być może inne narody czy inne państwa w tych samych warunkach byłyby w stanie zrobić. Bo dzisiaj sytuacja budżetowa Ukrainy jest taka, że Ukraina 100%, a nawet trochę więcej niż 100% wszystkich dochodów budżetowych ze wszystkich źródeł przeznacza na kontynuowanie wojny. Czyli państwo w takim wymiarze administracyjnym, socjalnym, edukacyjnym, wypłata rent, emerytur, etc. funkcjonuje tylko i wyłącznie dlatego, że Ukraina otrzymuje pomoc międzynarodową. W związku z tym, jeżeli pomoc międzynarodowa będzie ograniczana albo nie będzie napływała tak szybko, jak powinna, tak rytmicznie napływać, to zmianie ulegną możliwości, i to niestety zmianie na gorsze, możliwości prowadzenia wojny, albo równolegle ulegnie znaczącemu pogorszeniu sytuacja ludności Ukrainy, co niestety może przełożyć się na gotowość do kontynuowania wysiłku wojennego i może wzrosnąć umownie określana społeczna partia pokoju czy ustępstw na rzecz Federacji Rosyjskiej. Te wszystkie trendy są moim zdaniem wysoce niepokojące. Oczywiście tu nie ma determinizmu, tu jest jeszcze sporo możliwości działania, ale ja mówię o tym, że jeżeli nie zmieni się polityka państw zachodnich, tych, które są dostarczycielami największej pomocy ekonomicznej oraz wojskowej dla Ukrainy, to sytuacja Ukrainy będzie się pogarszać i tempo pogarszania się tej sytuacji przyspieszy. To nie jest tak, że będziemy mieli do czynienia z jakimś tam stabilnym spadkiem możliwości. To jest najczęściej tak, że mamy do czynienia z osłabianiem zdolności do oporu do pewnego momentu. Jeżeli ta zdolność już jest tak osłabiona, to po przejściu pewnego punktu następuje kaskadowe załamywanie się zdolności do oporu, co się przekłada na znaczące postępy agresora, jeśli chodzi o zdolność do zajęcia dodatkowych terytoriów. Więc w tym sensie to, że Ukraina utrzymuje swoje linie obrony, nie musi być wcale gwarancją, że tak będzie zawsze, albo że w sposób uporządkowany i kontrolowany będzie w stanie się wycofywać, zajmując nowe rubieże obrony. W związku z tym tutaj wydaje się, że mamy sytuację bardzo niepokojącą. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na dwa elementy. Ja o tym piszę dość obszernie w książce, ale są też oczywiście nowe dane, nowe informacje, które warto by było, żeby o nich powiedzieć. No, po pierwsze, jeżeli mówimy o pomocy wojskowej dla Ukrainy, to nie ulega wątpliwości, że jedynym państwem, które w sposób znaczący może wzmocnić i zacząć dostarczać sprzęt wojskowy Ukrainie, to są Stany Zjednoczone. Dlatego, że Stany Zjednoczone jedynie z NATO dysponują odpowiednimi zasobami.
I kwestia blokady kolejnej transzy pomocowej, środków na rzecz tej pomocy w Kongresie nie ma w ogóle nic wspólnego ze zdolnością Stanów Zjednoczonych do wspierania wojskowego Ukrainy. Proszę nie przyjmować tego wytworu takiej, powiedziałbym, dość topornej propagandy. Dlatego, że Stany Zjednoczone na przykład mają, wysłały 36 albo 38, dokładnie nie pamiętam, czołgów Abrams M1 na Ukrainę, a armia amerykańska ma w służbie i w magazynach długiego składowania 6 tysięcy tego rodzaju maszyn. Amerykanie wysłali 196 bodajże 6 haubic z tego ponad 150 ciągnionych, a reszta to były samobieżne haubice. A armia amerykańska ma w służbie i w magazynach 1500 haubic samobieżnych i kolejne ponad 500 ciągnionych starszego typu. Jakbyśmy analizowali pozycję po pozycji, to jasno na tej podstawie widać, że Amerykanie dostarczyli w niektórych pozycjach maksymalnie 8-10% tego potencjału, którym realnie dysponują. I gdyby zapadła decyzja o spisaniu ze Stanów, jak to się mówi, i przekazaniu jakby kolejnej partii sprzętu w postaci darowizny, to by tego rodzaju decyzja mogła być wyegzekwowana niezależnie od tego, czy Kongres uchwala nowe środki, czy nie uchwala, bo te środki są potrzebne na to, żeby wycofując sprzęt ze służby i wysyłając na Ukrainę, złożyć zamówienie na nowe. A w związku z tym wtedy armia amerykańska utrzymuje, czy ma szansę utrzymania tego samego potencjału. Ale potencjał nie uległby znaczącemu uszczerbkowi, jeżeli by nawet bez tych środków zdecydowano się na wysłanie kolejnej partii sprzętu na Ukrainę. Tylko że nie robi się tego z dwóch powodów. No, o pierwszym już mówiłem, no nie ma co wysyłać sprzętu, jeżeli nie ma żołnierzy, którzy mogliby ten sprzęt obsługiwać, a siły zbrojne Ukrainy dzisiaj są w takim stanie, że byłby duży problem z przyswojeniem tego sprzętu. Ale po drugie, co jest nie mniej ważne, tutaj decyduje pewien rachunek polityczny. Po stronie oczywiście administracji Bidena. To straszenie Trumpem jest w tym sensie przewrotne, że dzisiaj dużo zależy od administracji Bidena i może się okazać, że Trump już nie będzie miał okazji zrobić czegokolwiek na rzecz, jak on mówi, pokoju na Ukrainie, bo cała sytuacja będzie rozstrzygnięta zanim on obejmie, jeżeli wygra wybory, władzę. Tu wydaje mi się, chodzi o to, że w tym pojedynku, który zawsze trwa w czasie wojny, czyli pojedynku siły odstraszania, bo każda ze stron, używając argumentów eskalacyjnych, czy to o eskalacji wertykalnej, czyli grożąc użyciem broni jądrowej różnego charakteru, czy eskalacji, albo grożąc większą intensywnością wojny, czy to eskalacji horyzontalnej, czy na przykład mówiąc o tym, że wojna zostanie terytorialnie rozszerzona, no to każda ze stron stara się odstraszyć drugą i zmusić ją do niepodejmowania pewnych działań. I w tym pojedynku odstraszania, który zawsze ma miejsce i zawsze trwa również w czasie wojny, Rosjanie są znacznie skuteczniejsi. Dlatego, że odstraszyli Zachód po pierwsze najpierw przed bezpośrednim zaangażowaniem w konflikt na Ukrainie, to co mówił Biden jeszcze przed wojną i co podtrzymuje no boots on the ground, nie wyślemy żołnierzy, aby walczyli w obronie Ukrainy, no to jest element skuteczności polityki odstraszania Federacji Rosyjskiej. Rosja nie jest zainteresowana, żeby konflikt się rozszerzył i objął państwa NATO, bo wtedy potencjał rosyjski będzie potencjałem niewystarczającym i wtedy staniemy rzeczywiście wobec ryzyka odwołania się do broni jądrowej, ale tutaj też siły są wyrównane, bo potencjał amerykański jest z pewnością, jeśli chodzi o broń strategiczną, nie mniejszy niż rosyjski. Tam są różnice, jeśli chodzi o broń taktyczną. Ale drugim elementem, który działa na korzyść Federacji Rosyjskiej w tym pojedynku odstraszania
jest to, co określa się mianem skalowania pomocy dla Ukrainy. To znaczy ten capping, to wydzielanie kolejnych transzy pomocy w sposób bardzo opóźniony, wolny i poprzedzony długotrwałymi negocjacjami czy przetargami. Czas na wojnie ma kluczowe znaczenie i na przykład generał Załużny w rozmowie z takim dziennikarzem amerykańskim, który napisał książkę o pierwszym roku wojny z reporterem Wall Street Journal, on mówił, że i wydaje mi się, że to jest pogląd prawdziwy, że Ukraina miała szansę jesienią, pod koniec lata i wczesną jesienią roku 22 na przełamanie linii rosyjskich. Co się stało? Ale nie tylko przełamanie, ale również osiągnięcie sukcesu o charakterze strategicznym, czyli dojścia do Morza Azowskiego, rozcięcia linii rosyjskich na dwie części, izolowania Krymu. Załużny powiedział temu dziennikarzowi, że prosił Amerykanów o dostarczenie około setki, nawet niecałej setki haubic samobieżnych, bo to dawałoby ten potencjał kontynuowania natarcia. Amerykanie tego nie zrobili, wówczas obawiając się eskalacji ze strony rosyjskiej. Tym bardziej, że właśnie wtedy, co oczywiście nie jest kwestią przypadku, Rosjanie zaczęli znowu intensywnie mówić i sugerować zdolność do użycia taktycznej broni jądrowej. Były w 22 roku dwie takie fazy eskalacji czy alarmów jądrowych. Pierwszy był w pierwszej fazie wojny, kiedy Putin postawił w stan gotowości swoje siły strategiczno-kosmiczne. Jak się uważa, dzisiaj chodziło mu o to właśnie, żeby Zachód odrzucił możliwość bezpośredniego zaangażowania wojskowego na Ukrainie w tej pierwszej fazie wojny. Drugi taki alarm był właśnie wczesną jesienią roku 22. Wtedy na przykład pojawiły się takie tezy o tym, że Ukraińcy przygotowują brudną bombę atomową, która może być przez nich odpalona. Ale nie tylko to. Między innymi Szojgu i Gierasimow dzwonili do swoich odpowiedników w Stanach Zjednoczonych, jakby ostrzegając, a Putin wzmocnił swoją retorykę. Tu chodziło o to, żeby to sojusznicy Ukrainy wywarli na Kijów pewną presję i polityczną, i przez wstrzymanie dostaw, a żeby Ukraina nie rozwijała tego swojego skutecznego uderzenia. Najpierw na Kupiańsk i Łyman, a potem na Cherson. Dostawy 3-4 miesiące później, kiedy Rosjanie już przeprowadzili częściową mobilizację, przegrupowali swoje siły i zaczęli budować tak zwaną linię Surowikina, nie były aż tak groźnymi dostawami, niż te, które by mogły dotrzeć na Ukrainę w miesiącu czerwcu i lipcu i umożliwić stronie ukraińskiej osiągnięcie sukcesu o charakterze strategicznym. I to jest pewien element, który pokazuje, jak ograniczenie polityki amerykańskiej wpływa na losy wojny na Ukrainie. Niewiele dzisiaj wskazuje na to, żeby Amerykanie chcieli tą swoją postawę zmienić, co niestety też mnie przynajmniej skłania do takiego wniosku, iż perspektywy tego, co się u nas określa mianem zwycięstwa ukraińskiego, są bardzo iluzoryczne, a raczej należy mówić o perspektywach jakiejś formuły, czy to zamrożenia wojny, czy przyjęcia rosyjskich warunków zakończenia tego konfliktu. Tak też odczytuję ostatnie wystąpienie Emmanuela Macron, który raczej odwołuje się nie do perspektywy wysłania znaczących sił państw NATO na Ukrainę, które miałyby realizować misję bojową, tylko wysłania sił o relatywnie niewielkim potencjale wojskowym czy bojowym, które miałyby odegrać rolę takich, jak to się określa w Stanach Zjednoczonych, tripwire forces. Te tripwire forces, one stacjonują w innych państwach, ale nie po to, żeby
zwyciężyć w ewentualnej wojnie. Taki charakter mają na przykład siły w państwach bałtyckich. One są relatywnie ograniczone, bo to jest raptem po jednym batalionie, nie mają ciężkiego sprzętu, ale mają, proszę zwrócić uwagę, charakter wielonarodowy. Też symptomatyczne jest to, że Amerykanów nie ma w państwach bałtyckich. Najdalej wysunięta ich obecność jest w Orzyszu na terenie Polski. To wszystko nie jest kwestią przypadku, dlatego że dyslokowanie takich sił Tripwire Forces, ono ma być pewnym sygnałem strategicznym dla przeciwnika, który może przygotowywać się do uderzenia, może chcieć wywołać wojnę. A mianowicie, jeżeli ta wojna wybuchnie, a tak nastąpi, te siły wejdą do walki, zginą, bo jest, czy poniosą ciężkie straty, bo o tym decyduje nierównowaga sił, no to wtedy państwa, które wysłały tych żołnierzy, będą się uznawały za bezpośrednio zaatakowane i to wzmacnia w świetle amerykańskiego myślenia strategicznego zobowiązanie sojusznicze, że one wówczas aktywują artykuł 5. Zapis traktatowy jest ważny, ale znacznie ważniejsza jest realnie przelana krew żołnierzy, którzy walczą i giną, bo to zdaniem Amerykanów jest znacznie większą gwarancją, iż wywiążemy się z naszych zobowiązań sojuszniczych. Taki charakter miały też amerykańskie siły w Berlinie Zachodnim w czasie zimnej wojny. I nie jest kwestią przypadku, że Amerykanów nie ma w Adarzy, na Łotwie, gdzie są nasi żołnierze, ani nie ma też na Litwie, ani ich nie ma w Estonii. No z tego prostego powodu, że Amerykanie chcą mieć pewien komfort strategiczny, aby nie zostać wciągnięci do wojny z Rosją, jeżeli Rosja zdecyduje się uderzyć. Czym innym jest zaangażowanie państw o potencjale Wielkiej Brytanii czy Kanady, bo to są te państwa ramowe w tych obydwu państwach bałtyckich, a czym innym jest zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Mówię o tym dlatego, że tak należy odczytywać te deklaracje Emmanuela Macron. One nie mają na celu prowadzić do wysłania kontyngentu o walorach bojowych po to, żeby ci żołnierze walczyli po stronie Ukrainy. Zresztą Francja nie ma takich zdolności, to od tego należałoby zacząć. Tu chodzi o wysłanie sygnału strategicznego do Putina po to, ażeby on, myśląc o swoich celach wojennych, miarkował swoje apetyty i ambicje. Między innymi dlatego, to dzisiaj o tym pisał Le Monde, Macron i jego otoczenie myśleli o tym, żeby wysłać kontyngent wojskowy do Odessy. No z tego prostego powodu, że istnieje ryzyko i o tym się też już w Rosji mówi, że ta nowa faza wojny i to zbliżające się zwycięstwo strony rosyjskiej musi oznaczać odnowienie tych starych celów wojennych, czyli nie tylko utrzymanie Krymu i dzisiaj okupowanych terytoriów, nie tylko odbicie czy zdobycie Charkowa i dalej idąc tej lewobrzeżnej części Ukrainy, ale również odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. To o tym Rosjanie mówią. Nie wydaje mi się, żeby było kwestią przypadku to, co się niedawno stało w Naddniestrzu, czyli ten zjazd deputowanych wszystkich szczebli również i władz lokalnych, który wystąpił do Rosji po raz kolejny o obronę mniejszości rosyjskojęzycznej Naddniestrze zamieszkującej. I nie wydaje mi się, żeby było kwestią przypadkową to, że Putin przyjął w Soczi panią Jewgenię Gucu, która jest baszkanem autonomii, Gagauzji. Tak, baszkanem Gagauzji. Tak. To też jest pewien sygnał. Zresztą jak rzucimy okiem na mapę, no to widzimy, że Gagauzja jest tak położona, że ci, którzy kontrolują ten obszar,
kontrolują w gruncie rzeczy trasy do Rumunii i też kontrolują port w Izmailu na Dunaju, który jest jednym z istotnych portów ukraińskich. Tak odczytuję te komunikaty strategiczne, które formułuje Macron. Chodzi w nich o to, ażeby podnosząc pewien poziom ryzyka, z którym musi się liczyć Putin, wpłynąć na jego, na miarkowanie jego celów wojennych i apetytów, jeśli chodzi o Ukrainę. Ale to pociąga za sobą kolejny element jakby diagnozy czy opisu sytuacji, a mianowicie dlaczego teraz tego rodzaju tezy i tego rodzaju wezwania ze strony francuskiego prezydenta są formułowane. No, w moim odczuciu powód jest dość oczywisty. Otóż on uważa, i elita francuska, mam na myśli elitę strategiczną, uważają, że sytuacja na Ukrainie może się pogarszać w przyspieszonym tempie. Istnieje ryzyko załamania się oporu i w tym sensie wysyłając, czy wpływając na rachunek strategiczny Rosjan, należy doprowadzić do zakończenia tej wojny, no ale do zakończenia wojny w sposób jakiś, nazwijmy to, kontrolowany, a nie w sposób nieobliczalny. Co może oznaczać nieobliczalne zakończenie wojny? No może po prostu oznaczać przyjęcie przez Ukrainę formuły, która była wynegocjowana w miesiącu marcu w roku 22 w Istambule i była parafowana przez obie strony. I ta formuła, co niedawno ujawnił Wall Street Journal, ona przewidywała, iż strona ukraińska będzie takim państwem pozablokowym, czyli zrezygnuje z członkostwa w NATO. Rosjanom nie przeszkadzało dążenie Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Będzie państwem, które w sposób trwały wyrzeknie się znaczącego potencjału wojskowego. Tam oczywiście była dyskusja, to nie zostało rozstrzygnięte, o jakim potencjale mówimy. Rosjanie uważali, że 80 tysięcy żołnierzy to jest ten poziom, który Ukrainie wystarczy. Ukraina chciała mieć 250 tysięcy. Tu był pewien spór, ale on został nie rozstrzygnięty, bo i samo porozumienie nie zostało, że tak powiem, dalej negocjowane. Mówiło się wówczas o spotkaniu Putin-Zełenski, bo to spotkanie miało rozstrzygnąć status tak zwanych republik ludowych Donbasu. Więc w tym sensie to może być scenariusz niekorzystny, że Ukraina pozbawiona wsparcia wojskowego i z ograniczonym wsparciem ekonomicznym, ponosząca bardzo duże straty w ludziach, straty też ekonomiczne, gospodarcze, no całego, tak powiem, przyszłości. No musimy mieć świadomość, że na Ukrainie jest dzisiaj gdzieś około 28 milionów ludzi, z tego 17 w wieku nieprodukcyjnym, czyli emeryci i dzieci z przewagą emerytów. Ukraina dzisiaj z punktu widzenia pewnego profilu demograficznego jest najstarszym społeczeństwem w Europie. Z przyrostem naturalnym poniżej jednego, bo takie są dane. No, choćby z tego powodu, że młode kobiety w swojej znaczącej liczbie wyjechały i nie zanosi się, że na Ukrainę wrócą. Więc w tym sensie ukraińska elita polityczna może uznać, i to moim zdaniem jest realne ryzyko, o którym trzeba rozmawiać, że kontynuowanie oporu nie prowadzi w żaden sposób do zwycięstwa, prowadzi tylko jeszcze do kolejnych strat i wyrzeczeń, co może oznaczać zawarcie jakiejś formuły pokojowej, zamrożenia konfliktu czy nowego Mińska. Tylko że w sytuacji zupełnie gorszej niż to jeszcze wyglądało w roku ubiegłym, że ona może się tak rozwinąć. Bo w sytuacji, kiedy Ukraina ma niewielkie widoki na to, żeby stała się tym, o czym się mówiło, czyli Izraelem Wschodu. Jeszcze w ubiegłym roku wydawało się to dość realistyczne, że jeżeli uda się nawet ten konflikt zakończyć czy zmniejszyć jego intensywność, to Ukraina, jeżeli otrzyma znaczącą pomoc ekonomiczną od sojuszników, to może
odbudować czy zbudować istotne siły zbrojne i przekształcić się w taką, no, nazwijmy to, wysuniętą fortalicję Zachodu, gdzieś tam wbitą w to Morze Rosyjskie. Dzisiaj ta perspektywa jest znacznie mniej prawdopodobna, bo Ukraina ma już mniejsze siły, a pomoc przede wszystkim Zachodu jest pomocą nienapływającą, a z pewnością nie w takiej skali, aby mówić o scenariuszu Izraela Wschodu. No bo Ukraina podpisała kilka porozumień o współpracy wojskowej i gospodarczej z Wielką Brytanią, z Francją, z Holandią, z Niemcami. I w ramach tych porozumień każde z tych państw deklarowało pewną kwotę pomocy również i wojskowej dla Ukrainy, tylko trzeba zwrócić uwagę, że żadne z tych porozumień nie deklarowało pomocy, która by przekraczała horyzont roku. Znaczy, porozumienia są na 10 lat, ale jeśli mówimy o konkretnych kwotach, to na przykład rząd Sunaka zadeklarował kwotę na rok bieżący, a już jeśli chodzi o rok przyszły, to jest jakby w tej umowie nieuregulowane. Więc w tym sensie trudno tu mówić o jakimś strategicznym podejściu i próbie budowy na Ukrainie samodzielnych zdolności wojskowych, takich, które mogłyby służyć czy pomóc przeciwstawić się ewentualnej w przyszłości rosyjskiej agresji. To jest dzisiaj bardzo, powiedziałbym, niepewne. Zachód nie sygnalizuje tego rodzaju gotowości. Tym bardziej nie sygnalizuje gotowości pójścia dalej, czyli przyjęcia Ukrainy do NATO, no bo te porozumienia miały być w zamyśle takimi regulacjami pomostowymi, dlatego są zawarte na 10 lat, bo uważano, że po 10 latach Ukraina już dojrzeje do przyjęcia do NATO. Bez pieniędzy i bez tej perspektywy zbudowania realnych sił to jest bardzo trudne. A w związku z tym w moim odczuciu grozi nam scenariusz jakiegoś wymuszonego pokoju, który będzie realizował w części, nawet jeśli nie w 100%, ale nawet w części oczekiwania Moskwy. W części też jest groźne, dlatego że na poziomie psychologicznym Rosjanie uznają, iż są zwycięzcami w tej wojnie, co raczej nie będzie ich skłaniało do myślenia o powściągliwości, jeśli chodzi o dalsze działania. Poza tym oni już mają rozbudowany i rozpędzający się system przemysłowy pracujący na rzecz sił zbrojnych, a Zachód jeszcze tego nie uruchomił. Jest kwestią dzisiaj w gruncie rzeczy nieznaną. Ja nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie, czy zawarcie jakiejś formuły pokojowej, czy zawieszenia broni na Ukrainie zostanie przez Zachód odczytane jako sygnał, żeby zwiększyć swoje nakłady na bezpieczeństwo i na poważnie zacząć produkować broń i amunicję, czy odwrotnie zostanie odczytane przez niektóre państwa w Europie jako sygnał, że sytuacja się deeskaluje, a w związku z tym nie ma aż tak pilnej potrzeby, żeby to robić. Więc w tym sensie może tu się zarysować pewna asymetria reakcji. Rosjanie uznają, że wojnę wygrali i są po prostu silni, a część państw Zachodu, bo na pewno nie wszystkie, ale część może uznać, że sytuacja się stabilizuje i w tym sensie nie ma aż tak silnej potrzeby, żeby zwiększać swój potencjał wojskowy. Ja nie wierzę w sytuację powrotu do business as usual. To raczej jest już nieprawdopodobne dzisiaj. Niektórzy o tym myślą, co do tego nie ma wątpliwości, szczególnie biznes niemiecki czy austriacki, ale dynamika tych relacji jest już nieco inna. Ale to nie zmienia znaczenia, że spowolnienie tych i tak już wolnych zmian w Europie będzie powodowało narastanie pewnej nierównowagi sił, a nie niwelowanie tej dysproporcji. No i proszę w związku z tym zobaczyć, jeżeli tego rodzaju scenariusz się ziści, w jakiej znajdziemy się sytuacji. No po pierwsze, Rosjanie, nawet zamrażając wojnę na Ukrainie, są w stanie w relatywnie krótkim czasie, to ja mam na myśli tutaj pół roku, a nie dwa tygodnie, wycofać część sił, które są dzisiaj zaangażowane w walce na Ukrainie.
Bo ten spadek intensywności walk albo w ogóle zamrożenie konfliktu nie będzie wymagało aż takich sił, które są dedykowane na front. Czyli Rosjanie uzyskają pewną, nazwijmy to, nadwyżkę operacyjną, czyli potencjał, żeby te siły użyć gdzie indziej. A jeszcze dodatkowo jakby szkolą i są w stanie szkolić coraz to nowe ilości wojska i budują nowe związki taktyczne w ramach tej polityki rozbudowy sił zbrojnych do półtora miliona. Ukraina będzie w mniejszym stopniu wiązać siły rosyjskie niż to ma miejsce dzisiaj. Rosjanie mogą dojść do wniosku, że warto zacząć budować pewną odcinkową przewagę na granicy z Paktem Północnoatlantyckim i będą mieli zdolności do tego, będą mieli odpowiedni potencjał. Tu nie chodzi o dysponowanie wyrafinowanymi środkami walki porównywalnymi z najnowocześniejszymi systemami amerykańskimi. Tu chodzi po prostu o masę wojskową. Ta nawet słabo wyszkolona i nie najlepiej uzbrojona, ale za to bardzo liczna armia stanowi realne zagrożenie w starciu z państwami, które choćby z powodów demograficznych nie są w stanie wystawić licznej armii. To będzie pewien czynnik nierównowagi, ale ja nie uważam, żeby Rosjanie od razu chcieli zaczynać wojnę. Ja uważam, że Rosjanie mogą chcieć wykorzystać ten czynnik narastającej nierównowagi po to, żeby wymusić pewne korzystne dla siebie zmiany o charakterze politycznym. Bo wojna z pewnością nie jest im na rękę, a z pewnością też nie wojna z NATO. A ryzyko, że NATO wejdzie do wojny, zawsze istnieje. Nie można go w 100% wykluczyć, a w związku z tym na poziomie planowania państwowego trzeba się do takiej wojny przygotowywać. Ale to nie zmienia faktu, że Rosjanie mogą odcinkowo wzmagać presję, też prowadząc działania poniżej progu wojny kinetycznej, destabilizować sytuację, grozić, próbować przekupić, korumpować elity, przekonać, że inne rozwiązanie jest lepsze. Ten wachlarz środków jest tutaj bardzo duży. Też i zastraszyć, po to, żeby wymusić pewne zmiany, które są z ich perspektywy zmianami korzystnymi. No na przykład osłabienia systemu obrony wschodniej flanki NATO. No, hipotetycznie oczywiście, gdyby im się udało przekonać rząd w Polsce, już pozostańmy przy Polsce, że amerykańskie instalacje w Redzikowie, które Rosjanie uważają za systemy podwójnego przeznaczenia, są groźne z punktu widzenia jakby stabilności regionalnej i rząd polski prosi Amerykanów, żeby wycofali te instalacje. Albo na przykład prosi, żeby dowództwo 5. Korpusu, które jest w Szczecinie, jednak przeniosło się tam, gdzie wcześniej stacjonowało, bo tutaj nie jest ono aż tak potrzebne. To już mamy do czynienia z pewną zmianą sytuacji geostrategicznej w kierunku pożądanym dla Rosjan i wymuszonym nierównowagą sił i nierównowagą woli i determinacji. Ale oni nie muszą się odwoływać do groźby wojny. Mogą wybrać z ich perspektywy drogę nie mniej skuteczną, a dla nas groźną, bo w gruncie rzeczy sprowadzającą nas do jakiejś formuły PRL bis czy przypominającej. No i to w gruncie rzeczy moim zdaniem może być scenariusz, który będzie jakoś tam realizowany już niedługo, czy może być. Z taką groźbą musimy się liczyć, tym bardziej jeśli w Polsce nastroje są tego rodzaju, iż samomówienie o możliwości wybuchu wojny powoduje paniczny lęk u większości, tak ja to czytam, społeczeństwa i sama dyskusja na temat rysujących się scenariuszy czy zagrożeń związanych z bezpośrednim zaangażowaniem naszych sił zbrojnych milczeniem pominę kwestię ich zdolności i potencjału, wywołuje reakcję lękową i paniczne obawy. To moim zdaniem zachęca Rosjan do podjęcia próby wymuszenia
politycznie dla siebie korzystnych rozwiązań, jeśli chodzi o Polskę. Polska akurat jest w tym wypadku z ich perspektywy najważniejsza, bo bez Polski system obrony wschodniej flanki NATO w ogóle nie jest możliwy do skonstruowania. Czyli jeżeli w Polsce nastąpiłaby pozytywna z punktu widzenia Rosjan zmiana polityczna, nie, albo byłyby umocnione te tendencje, nazwijmy to pacyfistyczne, przeciwdziałanie niezbędnym inwestycjom, również o charakterze strategicznym, no takim jak chociażby CPK. Nieważne tu są powody, ważny jest efekt. Powody mogą być nawet na pierwszy rzut oka uzasadnione. To oni zrealizują swój cel. System obrony wschodniej flanki będzie systemem dziurawym, nieskutecznym. Wojsko nie dotrze w odpowiednim czasie. Potencjał wojskowy państw tutaj, który musi się opierać na zdolnościach polskich, nie zostanie zbudowany. Wszystko to się załamie jak domek z kart i wtedy Rosjanie zaprowadzą tutaj swój porządek, nawet bez jednego wystrzału. Tu niepotrzebna jest agresja wojskowa. Tu jest potrzebny rozkład woli i rozkład społeczny. I my takie doświadczenia w Polsce przecież mamy. Okres Saski. No właśnie, to się stało. Potem rzuciliśmy się do walki, tylko ta walka była beznadziejna, bo byliśmy tak nieprzygotowani, że nie mieliśmy najmniejszej szansy, żeby z Moskalami wygrać. I moim zdaniem dzisiaj jesteśmy na tej drodze, czy na tej trajektorii działań. To znaczy Rosjanie będą w stanie osiągnąć swoje cele w Polsce bez konieczności inicjowania konfliktu kinetycznego, a od tego zaczęliśmy. No chyba, że my rzucimy się do jakiejś desperackiej walki, ale to będzie mniejszość Polaków najprawdopodobniej. Ta mniejszość Polaków będzie miała też w związku z tym mniejsze szanse, żeby takie starcie wygrać. Dziękuję. Tak. Jan Stachniuk w latach 30. wprowadził takie pojęcie recydywa Saska, to znaczy instynktowne dążenie polskiej przeciętnej społecznej, większości Polaków, tak to powiedzmy, do stanu, jaki osiągnęliśmy w epoce saskiej, która była oczywiście rozkładem społecznym, ale z punktu widzenia kogoś, kto patrzy wyłącznie w kategoriach osobistych, no to podatki były najniższe z możliwych, bo żadne na przykład, prawda, nie wpływały i Januszowi Korwinowi Mikke na przykład okres Saski się bardzo podobał, on to kiedyś napisał wprost. A zabór pruski oznaczał nawet koniunkturę gospodarczą i to wieloletnią. Tak, także jest... Warszawa się bawiła wtedy. Tak, jest dosyć symptomatyczne to, że porównania do okresu saskiego padają z bardzo różnych, ale za to trzeźwych ust, także z ludzi, którzy ideowo od twórcy tego porównania, od Jana Stachniuka, są często bardzo, bardzo daleko. I to jest właściwie uwaga, a nie pytanie. I teraz pytanie, jeżeli jednak, jak zrozumiałem z tej wypowiedzi, problemem naszym jest nie tylko sąsiad, który jest uwikłany w cały szereg właściwych jemu problemów, tak to nazwijmy, mówię tu o imperializmie moskiewskim w tej chwili, ale problemy nasze są Polacy, którzy nie wykorzystali najpierw unikalnej szansy, gdy obaj nasi historyczni wrogowie, Rosja i Niemcy, były z po 1989 roku zajęte bardzo, bardzo różnymi rzeczami. Nie wykorzystaliśmy unikalnej szansy do zbudowania tutaj potencjału i teraz tej szansy nie wykorzystujemy, to może ten problem tkwi także w nas. Jeżeli w nas, to co możemy zrobić w ciągu kilku lat, jakie być może nam pozostały? No to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja generalnie nie jestem jakimś wielkim optymistą, w związku z tym nie wiem, czy coś możemy zrobić, ażeby odwrócić te trendy, które są niepokojące. Czy tu nie mam takiej pewności. Co moglibyśmy zrobić? Znaczy nie mam takiej pewności, czy jako naród jesteśmy w stanie
przeżyć taką metamorfozę, żeby odwrócić te trendy. No, no, ostatnie wydarzenia, w tym też i wynik wyborów, mnie raczej skłaniają do myślenia, iż jako społeczeństwo i jako wyborcy w swojej masie myślimy o trochę innym kierunku rozwoju. Ja to określam mianem takiego rozwoju przez adopcję strategiczną, tylko że teraz może w mniejszym stopniu liczymy na to, że to Stany Zjednoczone będą się troszczyły o nasze bezpieczeństwo. Proszę zwrócić uwagę, jak my głęboko jesteśmy przywiązani do zapisów artykułu 5, a jak mało uwagi zwracamy na zapisy artykułu 3, który jest nie mniej, a moim zdaniem ważniejszy od artykułu 5, bo on mówi o tym, że każde państwo członkowskie jest zobowiązane na mocy tego artykułu do budowania takiego potencjału, żeby samodzielnie być w stanie gwarantować sobie bezpieczeństwo. I pewna logika traktatu waszyngtońskiego, warto się nad tym zastanowić, prowadzi nie od artykułu 5 do artykułu 3, tylko od artykułu 3 do artykułu 5. A w związku z tym to najpierw trzeba zbudować własne zdolności, ażeby móc aktywować pomoc sojuszników w ramach artykułu 5. Takie jest normalne myślenie. A w związku z tym trzeba ocenić własną sytuację bezpieczeństwa i trzeba w związku z tym zastanowić się, jak reagować, czy jesteśmy w stanie tak reagować i czy jesteśmy w stanie podejmować pewne trudne decyzje. I Emmanuel Macron formułuje kontrowersyjną propozycję i proszę zobaczyć, jak reaguje polska opinia publiczna. Zamiast zastanowić się poważnie, jak wygląda sytuacja, czy jednak to nie jest propozycja, którą należałoby rozważyć, my mamy do czynienia z panicznym lękiem, że w ogóle możemy być wciągnięci do wojny. My mamy do czynienia z mówieniem, no owszem, ale bardzo proszę ci, więksi niech pójdą pierwsi. Znaczy Francuzi niech pójdą pierwsi, niech Amerykanie pójdą pierwsi. Tylko że ci, którzy formułują taki pogląd, no chyba nie zauważają pewnej podstawowej różnicy, że Francja leży w innej części Europy, a Polska też w innej. I to kwestia przyszłości Ukrainy w znacznie większym stopniu dotyczy bezpieczeństwa Polski niż bezpieczeństwa Francji. W związku z tym, jeżeli my mówimy o tym, że niech ci więksi pójdą pierwsi, no to nie tylko pozbywamy się części suwerenności w zakresie naszych decyzji, bo to trzeba rozumieć, że jak Francuzi wyślą te oddziały albo Brytyjczycy, to my wtedy też to zrobimy. No ale to też trzeba uznać w moim odczuciu za pewną fundamentalną pomyłkę, jeśli chodzi o ocenę sytuacji strategicznej, w której się znajdujemy. Ja nie twierdzę, że my powinniśmy wysłać wojsko na Ukrainę. To proszę tego tak nie rozumieć. Ja tylko mówię, że podejście do problemu już pokazuje, iż my marzymy, w sensie naszego społeczeństwa i opinii publicznej, o czymś, co można określić mianem adopcji strategicznej. To znaczy, dzisiaj wydaje się dominującą opcja ta, która mówi o tym, że musi powstać jakaś federacja europejska. Ta federacja europejska musi zbudować swoją własną pozycję strategiczną, również wojskową, i to będzie to będą gwarancje bezpieczeństwa. A przynajmniej szansa, że wzrośnie bezpieczeństwo Polski, jeżeli tego rodzaju sekwencja działań zostanie uruchomiona. Ja abstrahuję już od faktu, kiedy to się może stać, bo to najwięksi optymiści uważają, że ta zmitologizowana armia europejska, jeśli w ogóle powstanie, to gdzieś dopiero w latach 40., co wydaje się trochę zbyt późno, jak na te wyzwania, z którymi możemy mieć do czynienia. Ale nawet hipotetycznie, przyjmując, że z jakimś cudownym zrządzeniem opatrzności ta armia europejska powstanie wcześniej, to nie wiem, z czego wywodzimy, iż ona będzie gwarantowała polskie bezpieczeństwo. Bo jeżeli mamy do czynienia z dużym terytorialnie obszarem, jakim jest Unia Europejska, z wyraźnie zlokalizowanym centrum gospodarczym i centrum politycznym, gdzieś powiedzmy między Renem, Paryżem i państwami Beneluxu i północnymi Włochami, to tam jest jądro
Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ciężar decyzji politycznej i ciężar, że tak powiem, znaczenia ekonomicznego, to na jakiej podstawie wywodzimy, iż ta wspólnota będzie gwarantowała polskie interesy bezpieczeństwa, a nie będzie chciała stabilizować sytuacji, poświęcając część naszych interesów bezpieczeństwa, bo jesteśmy z ich perspektywy obszarem peryferyjnym. Dość to jest karkołomna teza twierdzić, że centrum cywilizacyjne, broniąc obszarów peryferyjnych, będzie ryzykowało swoim bytem, przyszłością i samym istnieniem. Więc w tym sensie ta strategia, nazwijmy to, stawiania na Unię Europejską jest intelektualnie, powiedziałbym, wadliwa, najdelikatniej to ujmując, ale psychologicznie jest ona dość zrozumiała, bo to jest znowu ten przejaw myślenia Polaków, że ktoś inny powinien nam zagwarantować bezpieczeństwo, a nie my sami. No bo próbowaliśmy sobie sami zagwarantować bezpieczeństwo II Rzeczpospolitej, to się nie najlepiej skończyło. Pamiętamy to i stąd powiedziałbym ta nieprzetrawiona trauma z tym związana. Tylko że propozycje, które są formułowane, nie mają waloru atrakcyjności czy choćby wiarygodności. I w tym sensie to mnie utwierdza w przekonaniu, że społeczeństwo polskie szuka pewnych, powiedziałbym, magicznych rozwiązań, a niektórzy w ogóle nie czują się emocjonalnie związani z narodem i uważają, że ich pierwszym ruchem powinno być przeprowadzka, nie wiem, do Hiszpanii na przykład, w sytuacji, kiedy zagrożenie będzie się materializować. W związku z tym to mnie raczej skłania do myślenia, iż problem leży przede wszystkim po naszej stronie. To znaczy mamy do czynienia z jakąś częścią społeczeństwa, która jest gotowa aktywnie bronić suwerenności i z jakąś, nie rozstrzygając, po której stronie jest większość, ale z jakąś częścią, która nie ma na to najwyraźniej ochoty. A już sam fakt podziału osłabia, i to znacząco, naszą siłę odstraszania. A jeśli osłabiamy sami naszą siłę odstraszania, to prowokujemy scenariusz wojenny. Takie są niestety tego następstwa, jeśli graniczy się z agresywnym sąsiadem, który rozbudowuje swój potencjał wojskowy. To jest w gruncie rzeczy nie tylko recydywa Saska, ale to jest w ogóle chyba pewien rys polskiej historii. No, my nigdy nie byliśmy jako naród zjednoczeni, ażeby bronić naszej suwerenności. Zawsze była całkiem niemała część populacji, która w ogóle inaczej sobie wyobrażała funkcjonowanie i przyszłość. I to w każdym okresie naszej historii. Proszę o pytanie. Proszę bardzo. Bocie, proszę. Jakiś czas temu przeprowadzenia obiegła informacja Komisji Aferze Zbrojeniowej na Ukrainie o wyprowadzeniu z funduszu, który był zorganizowany na zakup amunicji. Nie pamiętam, czy to chodziło o amunicję mającą być produkowaną na Ukrainie, czyli kaliber 150 mm, czy 155, czyli zakup amunicji natowskiej. Tego nie pamiętam. Suma była bardzo astronomiczna i skandalem było to jeszcze, że było to wykryte przez dziennikarzy śledczych, a nie przez SBU. I czy to była największa afera, natomiast oczywiście takich afer mniejszego kalibru jest dużo. No, skończąc na żywności sprzedawanej w sklepach, która powinna iść jako też element zaopatrzenia do walczących żołnierzy. I czy według pana jednak może też to, tak, tego typu czynniki właśnie wpływają na decyzje Zachodu, przynajmniej Ameryki, znaczy Republikanów w Ameryce, że no, chyba coś jest nie tak z tą pomocą, jeżeli część tej pomocy jest po prostu rozkradana, a może nawet po części gdzieś tam jakimiś innymi drogami idzie nawet do Sowietów. No bo akurat w tym wypadku tutaj przy tej aferze, no to pieniądze zostały wyprowadzone do spółek na Bałkanach. A wiadomo, kto ma spółki na Bałkanach. I no po prostu Żeleński sobie z tym nie radzi, widać to jasno, z korupcją i z tą agenturą. I
nie potrafi prowadzić prawa konkretnego, który po prostu by no, za tego typu rzeczy byłaby kula w łeb, no bo to jest prowadzić zwykłe prawo wojenne. I dlatego może właśnie tak niektóre czynniki na Zachodzie myślą. I czy według pana, no nie wiem, tak jak generał Skrzypczak twierdzi ostatnio, też zauważył trochę zmianę u niego w poglądach, czy też pułkownik Lewandowski, że może czas myśleć, że już nie stawiać na straconego konia, tylko jednak myśleć już o własnych zaprzepaszczonych tyłkach, czy ewentualnie też wspomóc kraje bałtyckie, żeby przed tą przyszłą agresją Sowietów na... Proszę pana, ja uważam, że kwestia korupcji na Ukrainie, choć oczywiście to jest znaczący problem, nie ma żadnego wpływu na decyzje państw Zachodu, a szczególnie Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o dostawy sprzętu wojskowego czy pomocy ekonomicznej. No bo gdyby przyjąć tego rodzaju tezę, to jakby pan uzasadnił fakt, że Amerykanie przez 10 lat dostarczali pomoc ekonomiczną Afganistanowi, gdzie skala korupcji była nie mniejsza, a może nawet większa, i równie długo dostarczali pomoc Irakowi. Oni sami obliczają, że ponad 50 miliardów dolarów pomocy dla Iraku zostało w ten czy inny sposób ukradzionych przez tamtejsze elity. I może nie chcą powtórzyć tego błędu po prostu. Nie, to nie ma z tym w ogóle żadnego znaczenia w moim odczuciu. Dlatego, że przy skali amerykańskiego PKB, czy skali amerykańskiego budżetu wojskowego, nawet 100 miliardów dolarów to nie są jakieś duże pieniądze. Budżet Pentagonu rocznie to jest 850 miliardów dolarów, w związku z tym wydając nawet 100 miliardów, to jak jeden z analityków, ja go zresztą przywołuję w mojej książce, napisał, no to na Ukrainie Ameryka osłabia Federację Rosyjską, angażując w gruncie rzeczy orzeszki. Bo tak to ta pomoc wygląda. Problem jest gdzie indziej, a mianowicie problem polega na tym, że Ameryka nie ma strategii zwycięstwa na Ukrainie. Nie chce też wojny przegrać, bo to jest oczywiste, że przegranie w wojnie już po tych deklaracjach, które Biden formułował w kwietniu 2022 roku, byłoby też odebrane jako przegrana Stanów Zjednoczonych. Nie ma scenariusza zwycięstwa na Ukrainie, bo boi się eskalacji ze strony Rosji. W związku z tym ma scenariusz kontynuowania pomocy mniejszej lub większej skali. To on w jakiś sposób obsługuje interesy amerykańskie. No dzisiaj mamy do czynienia z blokadą, jeśli chodzi o przekazanie środków. I to ma związek z polityką wewnętrzną. Natomiast to nie obsługuje interesów polskich, tak jak ja je odczytuję. Dlatego, że potencjał Ukrainy jest ścierany, tak można by to powiedzieć. Co oznacza, że nawet jeśli wojna zostanie zakończona po myśli Ukrainy, hipotetycznie możemy założyć, że tak się stanie. Ja nie bardzo w to wierzę, ale tak może być. To my będziemy graniczyli ze słabym państwem. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Problem skuteczności walki z korupcją to jest również problem słabości państwa i instytucji państwowych. W związku z tym, jeżeli Ukraina nie daje sobie z tym rady, to proszę powiedzieć, jak sobie da radę z rozbrojeniem tych 900 tysięcy żołnierzy, którzy, czy tam 800, którzy dzisiaj są na froncie. To z naszej perspektywy jest dość poważne zagrożenie. Proszę zwrócić uwagę, że ci ludzie mogą zacząć się przedzierać na zachód, jeżeli zaczną się załamywać linie obrony. Ja tutaj mam książkę Bułaka Bałachowicza, no ale takich Bułaków Bałachowiczów przedzierających się z bronią w ręku do Polski może być więcej. My o tym w ogóle nie mówimy, to na to też musimy być przygotowani. Graniczenie z państwem słabym, potencjalnie zdegradowanym, niezdolnym do odbudowy. Na Ukrainie już się nie mówi o odbudowie. Budżet Ministerstwa Odbudowy, którym zarządza wicepremier Kubrakow, został zmniejszony w tym roku o 70% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Proszę zwrócić uwagę, że o ile jeszcze w roku 2022 i w roku 2023 były międzynarodowe konferencje w sprawie
odbudowy Ukrainy. Dzisiaj ten temat w ogóle już nie jest na agendzie debaty publicznej. Dzisiaj nikt o odbudowie Ukrainy nie mówi, bo perspektywa odbudowy Ukrainy niesłychanie się oddala. Więc w tym sensie to nie jest kwestią bez znaczenia, z kim my będziemy graniczyli. Amerykanie mogą sobie pozwolić na upadek państwowości ukraińskiej, bo ich to nie dotknie. Natomiast moim zdaniem nas to dotknie i to bardzo. I w związku z tym ja uważam, że my powinniśmy, przynajmniej w naszej debacie strategicznej, zacząć o tym mówić i dyskutować. Jeżeli pomagać, to jak? Bo my już daliśmy to, co mogliśmy dać, no te czołgi T-72, amunicję postsowiecką, goździki, systemy obrony powietrznej. Ale wie pan co, ja nie przesądzam, że trzeba pomagać. Ja tylko mówię, że trzeba widzieć konsekwencje pewnych rysujących się trendów. Znaczy, jeżeli Ukraina nie będzie wiązać sił rosyjskich, a każde zakończenie wojny czy zamrożenie oznacza, że nie będzie wiązać, to Rosjanie mogą tych sił chcieć używać gdzie indziej. To oznacza choćby wzmocnienie naszego potencjału. No a my, z całym szacunkiem dla pana Trzaskowskiego, no to on 2 lata po wybuchu wojny zaczął mówić o konieczności budowy schronów w Warszawie. A poprzednicy z poprzedniej koalicji, już powiem to dla równowagi, nie byli wcale lepsi, bo w połowie ubiegłego roku komendant Straży Pożarnej przeprowadził inwentaryzację schronów i tak dalej. I sformułował taki, bym powiedział, z gruntu fałszywy, ale celowo moim zdaniem wprowadzający w błąd opinię publiczną komunikat mówiący o tym, że co prawda schronów pierwszego stopnia mamy 3,5%, czyli mniej niż mieliśmy, ale za to tak zwanych, to jest chyba konstrukcja w ogóle wymyślona na użytek tego komunikatu, tak zwanych schronów trzeciego stopnia mamy tyle, że się wszyscy schronią, tylko trzeba zapytać, co to jest schron trzeciego stopnia. To jest zwykła piwnica. Jeśli pan ma piwnicę i zejdzie pan do tej piwnicy i sobie tam usiądzie, to ma pan już schron. No to jeżeli, trzeciego stopnia. To jeżeli tak traktujemy zabezpieczenie na wypadek wojny i ewentualnej agresji, no to nie jest to model, który przynajmniej mi odpowiada. I podobna sytuacja, jeśli chodzi na przykład o potencjał sił zbrojnych. No, mamy figury propagandowo-medialne, a realna praca na rzecz wzmocnienia sił zbrojnych po prostu idzie bardzo słabo. No i to są realia. Zacznijmy wreszcie mówić o realiach, a nie o PR-owskich konstrukcjach, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Rzeczywistość dzisiaj jest następująca. Mamy 60 tysięcy żołnierzy w komponencie wojsk lądowych. 60 tysięcy. Nie mamy w ogóle rezerwy. Rezerwa to są ludzie w moim wieku, tak, bo ja przechodziłem przeszkolenie wojskowe i mam kartę mobilizacyjną, ale z całym szacunkiem to ja już nie jestem jakimś wartościowym żołnierzem. No to ile tego rodzaju siły zbrojne są w stanie walczyć, jeżeli mielibyśmy do czynienia z pełnoskalowym konfliktem? Ale nawet jeśli założyć jak tylko i wyłącznie pozytywny scenariusz, że nie będzie takiego konfliktu. To przecież Rosjanie wiedzą, jaki jest nasz potencjał. I w związku z tym tak kalibrują swoją politykę, zwłaszcza jeśli uważają, że w polityce trzeba używać argumentu siły, że biorą pod uwagę nasz realny potencjał. I potem wychodzi jeden z znanych polityków i mówi, że wbijemy Putina w ziemię. Z całym szacunkiem, przy użyciu jakich środków i jakich narzędzi. Pierwszym krokiem to powinna być odbudowa zdolności w zakresie obrony cywilnej, a druga przywrócenie powszechnego systemu szkolenia wojskowego i od tego nie uciekniemy. Już 52% Niemców uważa, że trzeba przywrócić powszechną służbę wojskową, a nie sądzę, żeby wśród Polaków była taka większość. To jest pochodna tego, że u nas się nie mówi o poważnych problemach, tylko koncentruje się uwagę Polaków na jakichś trzeciorzędnych obszarach bieżącej walki politycznej albo w ogóle personalnych rozgrywkach. Już nie chcę tego nazywać, bo musiałbym używać słów uznawanych za niecenzuralne. To jest ten problem. To jest nasz realny problem. Gdybyśmy my
charakteryzowali się, ja tu w tej książce bardzo to staram się precyzyjnie opisać. Gdybyśmy zrobili to, co Litwini, których lekceważymy, to powinniśmy być w stanie wystawić 13 dywizji ukompletowanych, 13, a budujemy raptem 6, a ile z tego jest ukompletowanych? Żadna. Tak. Bo właśnie podziwiam tam ich. No ale to jest realne, na tym polega różnica. Dlatego Amerykanie uważają Finów i Szwedów za wiarygodnych sojuszników, a nas nie uważają za takich, bo u nas jest dużo dyskusji, deklaracji, powoływania się na historię, na możliwości, na zdolności, na to, na tamto, tylko realnej pracy nie ma. Tak, czekają inne osoby, ja tylko pozwolę sobie zauważyć, pozostając w klimatach wschodnich, że być może schron trzeciego stopnia stanie się synonimem jesiotra drugiej świeżości. Ale teraz proszę, kolejny się zgłaszał tutaj kolega. Tak, właściwie pan redaktor w części odpowiedział na to pytanie, które chciałem zadać, bo zakładając wariant najbardziej pesymistyczny, mówimy w perspektywie półtora, dwóch lat, do momentu, kiedy dojdzie do pełnokinetycznego starcia Rosji i NATO, właściwie tak naprawdę w gruncie rzeczy Rosji. Ale nie musi dojść. Na czym polega cała kwestia, że nie musi dojść do takiego tak, starcia? Tak, ale to, że jeżeli by doszło do takiego konfliktu, jaki możemy przewidywać orientacyjny stosunek sił? No to właściwie po części pan redaktor opisuje, jeśli idzie o te zdolności mobilizacyjne, ilość sprzętu. Bo dzisiaj też dużo właśnie pan redaktor mówi o realiach. Dużo mówimy o zakupach sprzętu, tylko dużo nie mówimy o tym, ile tego sprzętu w zeszłym roku realnie trafiło. No realnie trafiło na przykład z F-35 zero samolotów i zero samolotów z tych F-35 jest obecnie złożonych. Pierwszy ma być złożony do końca pierwszego półrocza. Czołgów trafiło chyba 56 albo 58. Z 400 kilkudziesięciu, które oddaliśmy Ukrainie. W perspektywie dwóch lat, jak mniej więcej możemy przewidywać tak bardzo orientacyjnie stosunek sił i w ilości i w siłowni. To wszystko zależy od tego, jak i kiedy i jakim rezultatem skończy się wojna na Ukrainie. No bo jeżeli hipotetycznie skończy się jutro i zostanie zawarty też hipotetyczny pokój, i strona ukraińska zgodzi się w wyniku tego pokoju do rozbrojenia znaczącego potencjału, którym dzisiaj dysponuje, no bo ma liczebnie silną armię. Ona może nie jest najlepiej uzbrojona, ale liczebnie jest bardzo silna. Czyli musielibyśmy mieć do czynienia z rozbrojeniem armii ukraińskiej. Niektórzy rosyjscy eksperci mówią, że już w tej fazie wojny, po tych dwóch latach, Rosja nie powinna zgodzić się na tylko po prostu rozbrojenie, bo Ukraina będzie zawsze wrogim państwem, a w związku z tym trzeba mieć realną kontrolę nad tym, co Ukraina będzie robić. I oni z tego wywodzą, że trzeba w związku z tym domagać się baz rosyjskich wojskowych na terenie Ukrainy. Po to, żeby kontrolować tę sytuację. No ale w związku z tym to jest na razie wszystko hipotetyczny scenariusz. No, Rosjanie mają, bazuje na tym, co Putin powiedział, 615 tysięcy żołnierzy pod bronią, dzisiaj zaangażowanych w wojnę na Ukrainie. No to zakładając, że połowę tych sił nadal będzie dedykowała do tego kierunku, no to uwalnia sobie, łatwo obliczyć, ponad 300 tysięcy żołnierzy. I to jest zgrupowanie, które na przykład, gdyby zostało jeszcze wzmocnione armią białoruską, Białorusini z grubsza licząc mają gdzieś około 60 kilku tysięcy żołnierzy, no to to jest już takie, które osiąga, gdyby tylko troszczyć się o Polskę, Bałtowie są w jeszcze gorszej sytuacji, no wystarczającą przewagę wobec Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, no bo te 300 kilkadziesiąt tysięcy kontra nasza armia, to jest przynajmniej przewaga 1-3. A mamy jeszcze na dodatek możliwość działania z Federacji Rosyjskiej z kierunków, do których nie jesteśmy, do obrony których nie jesteśmy w ogóle przygotowani, czyli głównie z kierunku białoruskiego, brzeskiego i tak dalej. Tu sytuacja się też zmienia na naszą niekorzyść. Ale w tym sensie ja nie zakładam, że ten scenariusz jest bardzo prawdopodobny.
moim zdaniem, to Rosjanie nie są za bardzo zainteresowani wojną kinetyczną. Oni są zainteresowani celem politycznym, który chcą osiągnąć najlepiej bez wojny. Jak się poddamy, to nie ma potrzeby, to żadnej wojny nie będzie. Tak jak ja czytam nastroje polskiej opinii publicznej, to ten scenariusz będzie znacznie bardziej prawdopodobny niż wojenny. Wojna jest rzeczą nieprzyjemną. Trzeba na przykład myśleć o pójściu na front i o walce. W związku z tym tu nie widzę wielkiego entuzjazmu po stronie społeczeństwa w Polsce, gdyby tego rodzaju scenariusz się zaczął. Czyli pozwolę sobie jeszcze taki dodać wniosek, czyli obok mówienia o możliwościach obronnych, musimy też zacząć mówić o możliwościach wytrzymałości narodu jako takiego i klasy politycznej. Znaczy, wie pan, to jest nacisk Rosji. No bo... Znaczy, to jest, ja powiedziałbym, absolutny elementarz strategiczny. No, wojny nie prowadzą siły zbrojne, wojnę prowadzą państwa. I w związku z tym państwa muszą być zdolne do prowadzenia tej wojny. A co więcej, przeciwnik nie atakuje tam, gdzie jesteśmy najsilniejsi, no, tylko atakuje tam, gdzie jesteśmy słabi. Tam szuka asymetrii. Wojna ma charakter asymetryczny. W związku z tym, jak my zbudujemy, gdyby to w ogóle jakimś cudownym zrządzeniem opatrzności było możliwe, że na tle tego tekturowego państwa zbudujemy super siły zbrojne, to raczej się nie zdarza, bo siły zbrojne są pewną emanacją państwa. Pokazują, na co stać dane państwo. W związku z tym ono dlatego na Ukrainie wygląda tak, jak wygląda, w Rosji też nie inaczej. No ale zakładając nawet, że zrobimy wielkie siły zbrojne, nie mamy żadnej gwarancji, że nie zostaniemy zaatakowani w takim momencie, i w taki sposób, żeby złamać naszą wolę oporu. Proszę zwrócić uwagę, co zrobił Hamas w Izraelu. Tak? Znaczy, zaatakował koncert rockowy czy folkowy, wymordował ponad 1000 osób ludności cywilnej. Tak? No, Izrael jest państwem mniejszym. No to proszę sobie wyobrazić, jaka byłaby reakcja w Polsce, gdyby na przykład jakieś nieznane formacje zbrojne, celowo mówię nieznane, bo tu jest jeszcze kwestia atrybucji, zrobiły najazd, nie wiem, na Hajnówkę, dajmy na to, czy tam na Włodawy, przepraszam. Zabiły 1000, 2 czy 3 tysiące osób, dzieci, kobiet i osób starszych i uprowadziły w nieznanym kierunku 1000 czy 2 tysiące. No, nie wiem, jaka byłaby ta reakcja. Czy to byłaby reakcja, walczymy i wysyłamy rajd zbrojny na teren Białorusi po to, żeby tych ludzi odbić i nie boimy się rozpocząć wojnę na przykład z Białorusią i z Rosją. Czy to byłaby raczej reakcja przerażenia, trwogi i myślenia o tym, co zrobić, żeby się taka sytuacja w przyszłości nie powtórzyła, czyli być może przyjąć część tych żądań drugiej strony, która mogłaby zaproponować paradoksalnie pomoc w odbiciu czy odzyskaniu tych uprowadzonych i pomoc w ustabilizowaniu sytuacji w ramach pewnej misji dobrej woli. To jest jeden z wielu możliwych scenariuszy, ale przecież on pokazuje, że wróg nie będzie atakował tam, gdzie jesteśmy silni, przygotowani i dobrze działający, tylko tam, gdzie właśnie jesteśmy nieprzygotowani. Tam będzie szukał tych asymetrii. Na Kijów, na Donbas. Między innymi, ale jeszcze pan, zapomniałem o tym powiedzieć, bo jeszcze pan pytał o tą relację sił. Ben Hodges, który jest byłym dowódcą wojsk amerykańskich w Europie i który jest teraz takim głównym doradcą w zakresie logistyki wojskowej, no on powiedział niedawno w Wilnie, że 2 tygodnie to jest ten czas, kiedy Litwini będą musieli samodzielnie stawiać opór atakującym Rosjanom, jeśli wojna wybuchnie, bo wcześniej siły natowskie nie będą w stanie dotrzeć z pomocą dla Wilna. To wywołało wzburzenie, jeśli chodzi o litewskich polityków i litewską opinię publiczną i nawet reakcja była dość podobna jak u nas. I nawet litewski wiceminister obrony
publicznie polemizował z Hodgesem, mówiąc, że on nie ma racji, dlatego że są przecież plany okolicznościowe, porozumienia, traktaty, umowy i tak dalej, i tak dalej. Tylko mówimy o dwóch różnych światach. Mówimy o świecie realnych możliwości wojskowych, gdzie tę jednostkę, która brygada ma 1400 jednostek sprzętu i dodatkowe 500 kontenerów tego całego pozostałego szpeju. I to trzeba załadować gdzieś tam w Arizonie, przewieźć do portu, załadować na statek, przewieźć do Europy, wyładować i te 1000 ponad kilometrów na wschodnią flankę też przebyć. Przy założeniu, że nie ma przeciwdziałania. Tak, że nie będzie nikt atakował i sobie jedziemy, etc. Hodges uważa, że w optymistycznym scenariuszu dzisiaj to są 2 tygodnie. No i taki komunikat sformułował wobec Litwinów. No i to trochę przeraziło opinię publiczną, no bo Wilno leży 30 km od granicy z Białorusią. No, więc w tym sensie przez te 2 tygodnie tu się może sporo zdarzyć, delikatnie to ujmując. No, Kolejne pytanie, proszę bardzo. Rozumiem, że naszą polską strategią zwycięstwa jest po prostu najpierw wzmacnianie naszego państwa, żeby wzmocnić armię i nasze zdolności obronne. Ale mówił pan o grzechu, o błędzie niedziałania. Więc jeżeli już tą wojnę mamy, to co możemy zrobić, jak możemy działać, żeby w niekorzystnej sytuacji albo w niekorzystnej stanęli oprycznicy Fiuta, Fiutowicza, Fiutina po prostu. Co możemy zrobić? I jeżeli Macron chciałby się wybrać ze swoimi kumplami na tą wycieczkę do Odessy w większej gromadzie, to wracając, jak to się mówi, maniakalnie do mojego pomysłu, czy my nie powinniśmy pomóc Mołdawii w jakiś sposób zrobić porządek z Zaddniestrzem? Bo co? Putin wywołał wojnę, nie, wojna już jest. Czyli Naddniestrze będą za plecami Ukrainy, jeżeli Francja, Polska, Rumunia... Ja rozumiem pański tok myślenia, już o tym rozmawialiśmy. Tylko proszę zwrócić uwagę, że my w Polsce nawet odruchowo jesteśmy, tak czytuję nastrój opinii publicznej, przeciwnikami wysłania misji niebojowej na Ukrainę, bo Macron mówi o misji niebojowej. A nie ma czegoś takiego. On w ogóle nie mówił o misji natowskiej. Od tego trzeba zacząć. Macron powiedział o wysłaniu, o scenariuszu, który może zakładać wysłanie w trybie bilateralnym misji wojskowej przez państwa będące członkami NATO. To są dwie różne zupełnie rzeczy. Notabene ta umowa o współpracy wojskowej podpisana między Francją a Ukrainą, ona zakłada obecność wojskową, kontyngentu wojskowego francuskiego, na przykład jeśli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej. Wysyłamy baterie obrony przeciwlotniczej i nie czekamy, aż Ukraińcy nabędą zdolności, żeby je obsługiwać, tylko wysyłamy z naszą obsługą. To jest dość zrozumiałe. Ale u nas, jak rozumiem, tak ja to odczytywałem, no sama myśl, że w ogóle nasi żołnierze mogliby znaleźć się na Ukrainie, jest przez sporą część opinii publicznej no jakaś nieakceptowalna. Nie rozwijam tego tematu, bo przecież wiadomo, że żołnierze sił specjalnych i to wielu państw, w tym i Polski, są na Ukrainie, ale mówimy o pewnej oficjalnej obecności, co ma znaczenie, o tym mówiłem, dla pewnego rachunku odstraszania Federacji Rosyjskiej. No to jeżeli my nie jesteśmy skłonni nawet rozważać kwestii wysłania ograniczonego kontyngentu niebojowego na Ukrainę, ja mówię na razie na Ukrainę, a pan proponuje, żeby wysłać kontyngent bojowy, który będzie walczył z obywatelami Federacji Rosyjskiej, bo tak to jest w sensie formalnym, w Naddniestrzu. No ale jak walczy, to też ponosi ofiary. Różnica, jeśli chodzi o wojskowy potencjał między Mołdawią a Naddniestrzem,
Ona jest pochodną faktu, że budżet wojskowy Mołdawii to jest około 75 milionów dolarów. I to on i tak został w tym roku podniesiony, bo był gdzieś na poziomie 40 milionów dolarów. A budżet wojskowy Naddniestrza przez wiele lat to jest gdzieś około 250 milionów dolarów. W związku z tym wojskowo Naddniestrze jest znakomicie silniejsze od Mołdawii. W związku z tym to, co pan nazywa pomocą, to nie jest żadna pomoc, bo nie pomaga się temu, kto nie ma żadnych zdolności. To my musielibyśmy tam wysłać wojsko. Pozostawiam milczeniem kwestię, jak, kto miałby się zgodzić, czy mamy to wojsko. Załóżmy, że mamy, Słowacy i Ukraini się zgadzają. Rumuni na to patrzą w ogóle z entuzjazmem, a wcale by tak nie patrzyli, bo oni nasze zaangażowanie w Mołdawii odbierają, powiedziałbym, z pewnymi obawami. To pan oczekuje, że na tego rodzaju aktywność zgodzi się polska opinia publiczna, jeśli nie chce wysłać na Ukrainę ograniczonego i niebojowego kontyngentu? Znaczy, będą trumny przyjeżdżać z tego Naddniestrza, oni się będą bronić. Będziemy strzelać, będziemy używać broni pancernej, będą ginęły osoby cywilne, ofiary będą, jeżeli mielibyśmy zdobywać te zurbanizowane miasta, takie jak Tyrasło, będą liczone w setkach i tysiącach. To pan myśli, że państwo polskie i opinia publiczna w Polsce jest gotowa wziąć na siebie tego rodzaju, nazwijmy to, ciężar reputacyjny? Ja mam co do tego wątpliwości. I potraktujmy to jako odpowiedź. Zaraz do władzy by doszli emisjanci w pokoju w rodzaju Brauna i Sykulskiego. Nie. Tego nie wiem. Nasze siły były dużo większe niż to, czym dysponuje Naddniestrze. Na tym opieram nasze myślenie. Polska, Rumunia, Mołdawia, and compact. Ale wie pan, ale nie są większe i niewiele robimy, żeby były większe. Na tym polega nasz problem. Znaczy, problem Polski moim zdaniem, to jest bardzo poważny problem, polega na tym, że my próbujemy uprawiać politykę siły, nie mając siły. Próbujemy się kreować na jakiegoś integratora Europy Środkowej. I ja popieram ten kierunek, on jest bliski mojemu sercu. Tylko to się nie robi na poziomie deklaracji i artykułów publicystycznych w prasie, tylko to się robi na poziomie budowania realnej siły wojskowej. To znaczy, gdybyśmy w roku 2015, tak jak Litwini, przywrócili przeszkolenie wojskowe o charakterze powszechnym. Nie tak jak było w PRL-u, że się wszystkich ludzi w danym wieku brało do koszar i oni tam w gruncie rzeczy marnowali czas. Tylko stopniowo, w sposób przygotowany i profesjonalny można byłoby zacząć szkolić żołnierzy. Litwini szkolą gdzieś tam z grubsza 5 tysięcy rocznie. No ale Litwinów jest 3 miliony, w związku z tym to jest tam 13 razy mniej. Ale gdybyśmy my zaczęli szkolić 50 tysięcy rocznie, to przecież nie jest jakiś wielki wysiłek, tym bardziej, że nie mówimy o rocznych kursach, tylko o krótszych periodach. Niektórzy ludzie mogliby się szkolić studiując, ucząc się. Estończycy na przykład organizują obozy dla młodzieży. To są bezpłatne obozy. Co też jest formułą jakby wspierania wypoczynku ludzi młodych, bo to państwo finansuje, ale w ramach tych obozów harcerstwa estońskiego ludzie nabywają podstawowych umiejętności w zakresie taktyki, posługiwania się bronią, opieki medycznej i tak dalej i zdają po jakimś czasie egzamin. Ci, którzy zdają egzamin, są zwolnieni z obowiązkowej służby wojskowej. To przecież takie coś też można by było u nas zrobić. Gdybyśmy to zrobili w roku 2015, to dzisiaj w roku 2024 mielibyśmy 450 tysięcy wyszkolonej rezerwy. A ile mamy? Zero. Bo tego nie zrobiliśmy. Ale żeby to zrobić, to trzeba by było zrobić to, co Litwini z kolei zrobili. Bo Litwini w roku 2014, oni byli jeszcze bardziej rozbrojeni niż my. Oni wydawali 0,7% PKB na swoje bezpieczeństwo. I zwolenniczką tego takiej polityki była ówczesna prezydent Dalia Grabowskajta. Tak. Tylko że ona w momencie, kiedy wybuchł kryzys związany z Krymem i z rosyjską agresją,
Po pierwsze poprosiła generała, dowódcę litewskich sił o rzetelne przedstawienie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na Litwie. I pan generał przedstawił w sposób prawidłowy i rzetelny, nie koloryzując rzeczywistość, nie nawijając makaron na uszy, że jesteśmy silni, zwarci, gotowi i potęgą wojskową. W efekcie Grabowskajte doprowadziła do spotkania wszystkich sił politycznych na Litwie i siły polityczne na Litwie podpisały pakt, który obejmował kwestie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. I w wyniku tego paktu też przywrócono powszechną służbę wojskową, która wcześniej na Litwie była jakby zawieszona. Osiągnięto pewne porozumienie ponadpolityczne, bo tam też w tym uczestniczyła opozycja. I od 2015 roku już trzeci raz podpisano tego rodzaju pakt. W efekcie Litwini wydają więcej na zbrojenia, poziom akceptacji społecznej dla powszechnego przeszkolenia wojskowego jest wystarczająco wysoki, większość ludzi to popiera. Mało tego, jak my się dziwiliśmy, czemu to litewskie siły polityczne na kryzys graniczny wywołany przez Łukaszenkę zareagowały w taki sposób, że wszyscy popierali działania rządu, no to mamy odpowiedź, bo był tego rodzaju pakt, to trzeba było to zrobić. Tylko że u nas się tego nie robi, bo w interesie partii politycznych, tak jak ja to odczytuję, jest kultywowanie podziału, mobilizowanie tanich emocji, a nie realna praca na rzecz modernizacji państwa polskiego i poprawy bezpieczeństwa, bo na tych emocjach można wygrywać wybory. W związku z tym po co się wysilać, pracować, realizować programy? One nie są łatwe same w sobie. Wystarczy kilka sloganów, rozbudzenie emocji i Polacy głosują. Tylko że skutek jest tego taki, to tak jak już o tym mówiłem, Litwini mają realny plan utworzenia dywizji do 2030 roku. Gdybyśmy my szli tą drogą litewską, to do 2030 roku mielibyśmy szansę zbudowania 13 dywizji i ten sprzęt, który chcemy kupować, miałby kto obsługiwać. Ja się obawiam, że tego sprzętu nie będzie miał kto obsługiwać. I wtedy mielibyśmy realną siłę odstraszania Rosji, co by dawało nam szansę utrzymania pokoju. I wtedy mielibyśmy realną siłę odegrania większej roli w naszej części Europy. A nie odwrotnie, że my tylko chcemy, mówimy i uważamy, że z tego powodu, że pierwsza Rzeczpospolita była regionalnym mocarstwem, to wszyscy muszą nam się rzucić w ramiona i zgodzić się, żeby Polacy nimi najlepiej rządzili. No to jest dziecinada. Powoli nasz czas dobiega końca tutaj w tej sali, więc ja chciałem bardzo serdecznie podziękować naszemu prelegentowi. Bardzo Państwu dziękuję za aktywność. No i zapraszam na kolejne spotkanie, które będzie tradycyjnie ogłoszone. Dziękuję bardzo.